serdecznie na drugich warsztatach wędkarskich zorganizowanych przez portal Wędkarska Brać. Jest nam bardzo miło, że dzisiaj jest nas o wiele więcej, bo i temat jest ciekawy. Będzie nim budowa własnych czynów wędkarskich woblerów. W Polsce, Polska to taki dziwny kraj, że jesteśmy na przykład najlepsi właśnie w robieniu swoich własnych przynet, a w szczególności woblerów. Udało nam się zaprosić trzech utalentowanych wędkarzy, którzy od dłuższego czasu parają się w wolnych chwilach budową woblerów. Jest to Józef Domaszewski, jego uczeń, Krzysztof Barszczewski i jest jeszcze jedna osoba, którą udało się nam ściągnąć tutaj na dzień dzisiejszy, Jakub Podleśny. Wybitny młody człowiek, który specjalizuje się w woblerach jaziowych. Co dzisiaj będziemy oglądali? A więc Józek przedstawi po kolei etapy przygotowania i obróbki materiału do wykonania woblerów. Powie, jak przygotować właściwie drewno, jak je wykończyć, jak wkleić stery, jak zrobić stelaż. Natomiast Krzysiek opowie trochę ze strony takiego świeżaka, osoby, która dopiero wchodzi, tak jak mam nadzieję, że wielu z Was po dzisiejszych warsztatach, fajną sprawę, jakie jest budowanie własnych przynęt. Także będą to dwie różne strony i taka właśnie konfrontacja mistrza i ucznia. Z kolei Jakub powie o swoich woblerach, ale też powie, jak na nie łowić, jak czytać łowiska i na jakich właściwie wodach są skuteczne jego woblery. Także w chwili obecnej oddaję głos Józkowi i...